18 lutego wspominamy świętego Teotoniusza, zakonnika. Teotoniusz urodził się około 1080 roku w Ganfrey w Hiszpanii. Był siostrzeńcem biskupa Cresceniusza z Coimbry w Portugalii. Tam też zdobył wykształcenie i został archipresbiterem w Wiseu. Okazał się być zdolnym kaznodzieją wiodącym życie święte i surowe. Porzucił godność archipresbitera, aby móc udać się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Po powrocie na nowo podjął pracę w Wiseu. Kiedy królowa i jej mąż przekonywali go do przyjęcia biskupstwa, Teotoniusz coraz częściej myślał o odejściu od świata. W każdy piątek Teotoniusz miał zwyczaj odprawiać uroczystą mszę w intencji dusz cierpiących w czyśćcu. Po mszy odbywała się procesja na cmentarz, w której brało udział bardzo wielu mieszkańców. Zbierane w tym czasie jałmużny Teotoniusz przeznaczał na pomoc ubogim. Teotoniusz potrafił jednak napiętnować błędy i grzechy. Nawet najpotężniejsi czuli przed nim respekt. Kiedy owdowiała królowa oraz hrabia Ferdynand, których związek wywoływał skandal, pojawili się na jednym z jego kazań, Teotoniusz w ostrych słowach, w oczywisty sposób skierowanych do nich, potępił ten stan. Obydwoje się nawrócili. Kiedy innym razem ubierał szaty, by odprawić uroczystą mszę o Najświętszej Dziewicy, dostał wiadomość od obecnej w kościele królowej, która prosiła, by skrócił celebrację. Teotoniusz odpowiedział, że składa ofiarę, by uczcić monarchę, nad którym nie ma ważniejszej osoby na ziemi, i że królowa może śmiało wyjść z kościoła lub w nim pozostać. Po powrocie z powtórnej pielgrzymki do Ziemi Świętej przyłączył się do Tellusa, który w Coimbrze ufundował nowy klasztor augustianów. Teotoniusz został jego przeorem. Był wielce szanowany przez króla Alfonsa Portugalskiego i królową Matyldę, która nie szczędziła kosztowności, by obdarować klasztor. Teotoniusz nieugięcie walczył o dokładne i rzetelne odmawianie codziennego oficjum. Nigdy nie pozwalał, by modlić się pospiesznie albo niewyraźnie. Orędownictwu Teotoniusza król przypisywał zwycięstwo nad wrogami i powrót do zdrowia. W ramach wdzięczności zgodził się na prośbę Teotoniusza i uwolnił wszystkich uwięzionych przez siebie chrześcijan moza arabskich. Teotoniusz zmarł w 1166 roku. Kult, do dziś żywy na Półwyspie Iberyjskim, rozwinął się zaraz po śmierci, chociaż został zatwierdzony dopiero przez papieża Benedykta XIV w XVIII wieku. Jest patronem Portugalii, Wiseł, duszcz w czyśćcu cierpiących. W ikonografii przedstawiany jest w habicie augustianina z pastorałem. Jego atrybutami są mitra, księga, krzyż. Módlmy się. Boże, Ty wezwałeś świętego Teotoniusza, aby w czasie swej ziemskiej pielgrzymki podążał blisko Ciebie. Spraw, abyśmy pobudzeni Jego przykładem i wsparci Jego wstawiennictwem doszli szczęśliwie do niebieskiego Jeruzalem, naszej Matki. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Chryste,